Karol Świderski, Karol Passa trwa, seria trwa, znowu bramka, tym razem dająca remis. No dokładnie, no wolałbym nie strzelić, ale żeby zespół zdobył 3 punkty. Szkoda, że dzisiaj się im nie udało. Walczyliśmy do samego końca. Kilka fajnych sytuacji mieliśmy. Szkoda, że nie udało się w nich zdobyć gola, bo pewnie cieszylibyśmy się dzisiaj z 3 punktów. Po tej bramce na 2-2 była sytuacja z przyjęciem piłki przez Pospisila. Tam wyszliście właściwie dwóch na bramkarza. W konsekwencji tam chyba w ogóle był spalony. Natomiast to, jak tego nie skończyłeś, to ja się dziwię. No tak, na początku był spalony chyba jak Martin kopnął tą piłkę troszeczkę do przodu. Później wymieniliśmy jeszcze 2 czy tam 3 podania. Minąłem bramkarza i strzelałem do pustej bramki. Niestety zawodnik zablokował, ale na moje szczęście był spalony i nie mam żadnych konsekwencji z tego. A zgodzisz się, że w ostatnim kwadransie albo trochę zmęczenie było widać po obu drużynach, albo też to, żeby strach przed tym, żeby przegrać po prostu? No na pewno do przerwy przegrywaliśmy 2-1, więc udało nam się zdobyć gola na 2-2. Kilka razy już tak było, że w końcówce wszyscy na kura, biegliśmy do przodu i traciliśmy głupio bramkę w końcówce i te spotkania przegrywaliśmy, więc na pewno to gdzieś tam się działo z tyłu głowy i dla nas to jest cenny punkt. Szkoda, że nie udało się zdobyć 3, ale trzeba szanować te punkty. Macie na punkt.